Mateusz, od początku roku trenujesz z pierwszym zespołem. Powiedz mi, jak wrażenia, bo ten przeskok z młodej ekstraklasy chyba jest widoczny. Tak, przeskok jest duży. Inne podejście do treningów, bardziej profesjonalne, szybsza gra, ale mam nadzieję, że stanę na wysokości zadania i dorównam zawodnikom z pierwszego zespołu. Powiedz mi, jak ocenisz tą drugą połowę dzisiejszą, bo miałeś nawet dwie okazje do strzelenia bramek, jednak albo twój strzał obronił bramkarz, albo piłka minimalnie minęła słupek. Jak byś siebie ocenił po tym meczu? Myślę, że mogłem zagrać lepiej, wykorzystać te dwie sytuacje, ale jest to okres przygotowawczy, ciężkie treningi i forma ma przyjść na ligę. Wspomniałeś o ciężkich treningach. Powiedz coś o swojej kondycji fizycznej, bo zawsze wiadomo, że po świętach człowiek jest bardziej rozleniwiony i czasami troszkę kilogramów przybywa. Jak to u ciebie jest? Myślę, że moja kondycja po przerwie nie spadła. Jestem zadowolony z wyników kondycyjnych, BIP testu, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie lepiej. Mateusz, możemy cię zobaczyć już na wiosnę w Ekstraklasie? Mam nadzieję, że tak, ale nic nie wiadomo. Tego ci życzymy. Dzięki.